Piłkarski turniej przyjaźni w katowickim Spodku. 6 drużyn zagra 14 stycznia w ramach zawodów Spodek Super Cup. Jednym z akcentów zawodów jest jubileusz obchodów 60-lecia powstania GKS-u Katowice. Paweł Jędrusik. Turniej przyjaźni, bo w zawodach wezmą udział głównie zespoły, których kibice się przyjaźnią. Zagrają GKS Katowice, FC Banik Ostrawa, Górnik Zabrze, Podbeskidzie Bielsko-Biała, ROW Rybnik i FK Zelzjarne Podbrezowa. Wracamy do koncepcji turniejów, które były popularne w latach 90. zarówno w Polsce, jak i na Zachodzie. Turniejów na zamkniętych obiektach kubaturowych. Na głównej arenie Spodka będzie przygotowane boisko piłkarskie z stawą sztuczną o wymiarach 42x22 metry z bandami gry okalającymi całe boisko, czyli bandy jako element rozgrywek. Na trybunach do dyspozycji kibiców będzie ponad 9 tysięcy miejsc. Sprzedaż biletów ruszyła już dzisiaj. W każdym turnieju, nawet jeśli to jest turniej przyjaźni, tak go tutaj nazywamy w tej chwili, wynik sportowy również jest ważny. Nie będzie on być może najważniejszy, ale oczywiście powalczymy i na pewno wystartujemy w najmocniejszym możliwym składzie. Zresztą tak jak sądzę, wszystkie pozostałe drużyny również. Turniej Spodek Super Cup to tylko jeden z akcentów 60-lecia GKS-u Katowice. Jak zapewniają władze klubu, wydarzeń związanych ze świętowaniem jubileuszu będzie więcej.